Siema, siema, Tajtory, jako już za parę godzin jest już BroTalk, to postanowiłem nagrać odcineczek, w którym po prostu porozmawiamy sobie trochę dokładniej o tej nowej postaci. Dam wam tutaj kilka moich przewidywań, jak ona dokładnie może wyglądać, kto to może być i tym podobne. Zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw na wstępie szybko, mordeczki, zostawiamy tutaj łapeczkę w górę pod tym filmem. Każdy, kto chce trafić jak najszybciej tą nową postać, zostawia łapkę w górę. Zobaczymy, ile będzie łapeczek w górę. Oprócz tego też subskrybujcie mój kanał, bo zbliżamy się tutaj do 35 tysięcy subów. Dawajcie, mordeczki, lecimy tutaj jak burza. Więc kto może, to subnie kanał, będę bardzo wdzięczny. Oprócz tego, napiszcie w komentarzu, kim będzie waszym zdaniem ta nowa postać. Jestem w sumie ciekawy też waszego zdania, więc śmiało napiszcie, to postaram się przypiąć serducho. A teraz nie przedłużam już tego wstępu, tylko dodam jeszcze, że to są tylko i wyłącznie moje przewidywania. Nie jest to wzięte od oficjalnych twórców Brawl Stars, tylko po prostu są to moje przewidywania. No ale dobra, startujmy z filmem. A więc okej, jak wiecie, na miniaturce BroTalka jest taka postać, która z wyglądu, w sensie z kształtu bardziej, przypomina tak jakby Spike'a. Serio, jest bardzo podobna z kształtu do Spike'a. Oprócz tego ma też takie części, które mogłyby nam ją troszkę upodabniać do Pana P. No bo to jest tak jakby połączenie Spike'a i Pana P, patrząc na ten cień. Jeszcze ta czapeczka taka. I zobaczcie na to, co wyszło tutaj. Na tej miniaturce właśnie ktoś zrobił coś takiego. Idealnie tutaj dopasowało się to wszystko kształtem do tego cienia. Oczywiście to jest tylko koncept, ale no w sumie tak by mogła wyglądać nowa postać. Chociaż ja w to wątpię, gdyż no jest zbyt bardzo podobna do Pana P, w sumie to ma tylko inny kolor. I co by tutaj można powiedzieć, że to bardziej mógłby być skin. Bo zauważcie, że na miniaturce wcale nie musi być nowa postać, cień nowej postaci. Oczywiście, może to być cień nowej postaci, ale wcale nie musi, tak samo może to być jakiś skin. I teraz pytanka, albo to jest skin do Spike'a, albo tak jak widzicie, jest to skin do Pana P. I taki skin jak jest tutaj byłby naprawdę bardzo prawdopodobny i fajnie by pasował. No bo czerwony pingwin, czerwony Pan P spoko by się nadawał. Generalnie do Spike'a też by to mogło być, bo tak jak mówiłem, są takie kształty. Ale czy to będzie skin, czy postać, tego nie wiemy. Zazwyczaj dają właśnie postać, ale chyba też raz zdarzyło się tak, że był jakiś skin, ale tylko akurat nie jestem pewien, tu mogę się mylić. No ale jakby nie patrzeć, no to wcale nie jest nigdzie powiedziane, że na miniaturce musi być nowa postać. Tak samo może być nowy skin. Napisali też, że ta nowa postać ma Ice Brawler, czyli po prostu ma coś lodowego. Musi mieć coś lodowego, skoro ma w nazwie Ice Brawler. No więc teraz pytanie, co to będzie? Kurczę, może jakiś bałwan, bo tak samo może być bałwan, nie? Pingwina raczej nie dadzą, bo już jest Pan P, więc pingwina raczej chyba trzeba sobie wybić z głowy. Ale taki bałwan, bez kitu, często się mówi właśnie o tym, że jakiś pingwin by mógł wbić. Okej, czekajcie, muszę się ulecić, mam tutaj ciężką sytuację. Dobra, jakoś tutaj dałem radę. No kurczę, z dwóch stron mnie nawalają, odczepiliby się ode mnie w końcu. No, ale wracając do tematu, no to dzisiaj dokładnie się dowiemy na BroTalku, co to będzie. Jest, jeszcze go zabiłem. Ja jak miałbym obstawiać, to tak 50 na 50, czy to będzie postać na tej miniaturce, czy to będzie skin, tego nie wiemy, kurczę. Mi się wydaje, może tak, nie, no może dajmy 60% na to, że to jednak będzie normalnie postać. No bo jest to bardzo podobne, spójrzcie na ten kształt Spike'a, czekajcie, muszę go znaleźć, gdzie jest mój Spike, halo panie Spike'u, tutaj. Proszę bardzo, o, to jest tutaj Spike. No i spójrzcie też sobie na tą miniaturkę. W sensie ja wam to jej nie pokażę, bo nie mogę. Ale spójrzcie sobie na ten cień na BroTalku na miniaturkę. Jest trochę podobny. Oprócz tego Pan P, no idealnie by to wszystko pasowało. Pan P ma też taki tutaj troszkę kapelusik, z tym, że on go ma mniejszego. A ten skin ma taki większy, więc to już jest tutaj inaczej jak u Pana P. Znaczy nie wiadomo w ogóle, czy to jest kapelusik, bo po prostu tak z kształtu to wygląda jak taki kapelusik, nie wiem, nakrycie głowy takie. Generalnie ten odcineczek nagrywam, nie wiem, wrzucę go wam pewnie o 14:15 czy jakoś tak. No i już za parę godzin po prostu poznamy, jak wygląda ta postać, więc ten odcinek już później będzie bez sensu, nie? Jak go oglądacie już po BroTalku, bo już wtedy będzie wiadomo, jaka nowa postać. Ja tutaj wam mówię tylko moje przewidywania. Więc kto ogląda przed BroTalkiem, to myślę, że ma fajny odcineczek do oglądania. A kto nie przed BroTalkiem, no to, a kto po BroTalku, no to zbytnio tutaj zbyt dużo się z tego filmu nie dowie i zbytnio mu się to nie pomoże. No bo już wiadomo, jaki jest Brawler, jak to oglądacie po tym, po BroTalku. No i dobra, tak jak mówiłem wczoraj, właśnie jeszcze jedna ważna rzecz, bo zapomniałem o tym dodać, że dzisiaj rano też wrzuciłem odcineczek o przewidywaniach do całego tego update'u, co w nim będzie i tym podobne, co będzie w tym BroTalku. I omawialiśmy tam też dokładnie miniaturkę, więc zapraszam was na mój główny kanał, kto jeszcze nie widział tego filmu, bo wiem, że jeszcze kilka osób, co tutaj ogląda, nie widziało tego filmu na głównym kanale, a myślę, że warto go też obejrzeć, bo też wyszedł fajnie i ciekawie. Dobra, uciekamy stąd, tutaj jest niebezpiecznie. Jeszcze coś wam miałem powiedzieć, ale kurczę, wyleciało mi trochę z głowy. Ogólnie też chciałem zrobić live'ika, ale niestety dzisiaj totalnie nie mam jej w domu. Chciałem zrobić właśnie live'a z BroTalka, jak oglądamy. Ale niestety no o 19 będę miał wyjazd, więc nie mam jak.
ale na spokojnie, jutro też się na pewno jakiś odcinek pojawi. Zmieniamy teraz w ogóle godziny odcinków. O 9.15 odcinki na głównym kanale, a o 14.. A nie, myślę, że 16.15 będzie lepiej. O 16.15 na drugim kanale. Dzisiaj tak wyjątkowo inaczej wrzuciłem, ale normalnie to właśnie 9.15 na głównym i 16.15 na drugim. Dobra, teraz pomówmy sobie może troszkę właśnie o tej rzadkości. Tak jak mówiłem w tym odcineczku dzisiaj na moim głównym kanale, no raczej będzie to chromatyk. Wydaje mi się, że to będzie chromatyk, gdyż nie ukrywajmy, że no zazwyczaj po prostu jak jest nowy sezon i wychodzi jakaś postać, no to jest to chromatyk w karnecie za 30 level do zdobycia. Wątpię, żeby było inaczej, to jest najbardziej prawdopodobne, ale oczywiście jest też opcja, że będzie inaczej. No tego nie wiemy, tego nikt nie wie, w sensie tylko Supercell wie, więc no zobaczymy, jak to dokładnie będzie. Czekajcie, trafimy go, dostał bardzo ładnie. Muszę już stąd uciekać, bo się robi niebezpiecznie. No i generalnie też było kilka razy tak, że w Brawl Talku były dwie nowe postacie. Jedna była właśnie z karnetu, a druga była po prostu nowa. I kurczę, czemu by tak nie mogło być tym razem? Może dodaliby jakichś dwóch zadymiarzy? Szczerze w to wątpię, bo z tego co wiem, to Brawl Talk nie jest jakiś długi. Ale też pamiętajcie, że jakaś opcja jest, ale to strzeliłem ładnie. Troszkę na farcie, ale wpadło. Oj, tutaj już nie mogło wpaść. Dobra, panie Bibi, proszę mi stąd odejść. Okej, dobra. Ładnie tutaj ten kiełek gra, zostało nas w ogóle trzech. Oj, nie, to był błąd, to był spory błąd. Muszę stąd uciekać, kurczę, jaka wyrównana gierka się tutaj zrobiła. Ja nie mam żadnego cuba nawet, to jest problem. No, ale tak jakby pomyśleć, gdyby to nie był chromatyk, no to jaki by to właśnie mógł być? No nie wiem, powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia. Dobra, musimy go jakoś trafić w końcu, no come on, chodź tu Bibi. Chyba najbardziej bym obstawiał może jakiegoś rera. Dawno nie było, z tego co mi się wydaje, żadnego rera nowego. Ale no to jest naprawdę nie wiadomo i myślę, że trzeba bardziej się nastawić na to, że to będzie chromatyk. O matko bosko, odejdź ode mnie gościu. Dobra, dostała, no już musi dednąć, no zabijesz, ten kiełek, co ty ślepy jesteś, że trafić nie umiesz? 200 HP, ja też nie umiem. Nie no, on zabił. Dobra, zróbmy to tak. No i ten ślepy kiełek mnie porobił. Dobra, generalnie kto dotrwał do tego momentu, to pisze w komentarzu Biedronka. Gram teraz Biedronką, więc możecie napisać w komentarzu Biedronka, jak tutaj dotrwaliście. Będę wtedy widział, że oglądacie do końca. A kto ogląda do końca, to jest po prostu kozakiem. No i nie zostaje nam nic innego, jak czekać na ten update'ik, mordeczki. Ja się go już naprawdę nie mogę doczekać. Brawl Talk będzie wleci bardzo fajnie. No jestem troszkę naprawdę zdziwiony, że tak wcześnie dali ten Brawl Talk, bo dziwne to będzie, naprawdę. Może dlatego, że jest krótki, to po prostu dali go tak szybciej czy coś, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. I oby chociaż jakaś jedna fajna zmianka tam wbiła, żeby została dodana, no bo na pewno bardzo fajnie ożywi to grę. Troszkę teraz błąd popełniłem i chyba Tatara mnie dojedzie. Oj, dobra, nie trafiłem, kurczę, szkoda. Ale i tak są tu ciekawe, bo się robi groźnie. No i będę się już z wami żegnał, mordeczki. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Naprawdę bardzo, bardzo wielkie dzięki. Pamiętajcie, zostawić subika i łapki w górę, jak jeszcze tego nie zrobiliście, bo to jest podstawa, nie? Kto tego nie robi, to słabiutko. Oprócz tego jeszcze zapraszam was na mojego Instagrama Toriety, na mój główny kanał. Jeszcze raz was zapraszam, jak nie widzieliście dzisiejszego filmu. Subskrybujcie moje dwa kanały, naprawdę polecam. No i trzymajcie się, widzimy się w kolejnych filmach. Dziękuję każdemu jeszcze raz za wysłanie do końca. Siemaneczko, mordeczki, pa, pa. Oh.